rozpoczynamy realizację tego projektu pod hasłem w naszym interesie. Fundacja Wolności, jeśli ktoś z Państwa kojarzy, zajmuje się monitorowaniem Rady Miasta, urzędników, prezydenta, podeszło możemy spatrzeniem na ręce, ale też angażowaniem mieszkańców, edukowaniem, pokazywaniem, w jaki sposób można wpływać na to, co się dzieje lokalnie w Lublinie. W związku z tym, że często zgłaszały się do nas mieszkańcy, prosząc jakąś interwencję, czy zwracając uwagę na jakieś sprawy, żebyśmy się tym zajęli. I często, jak się okazało, zaczęliśmy to około 2 lata temu sobie jakby wynotowywać te sprawy i okazało się, że często tymi osobami, które to zgłaszają, to są właśnie osoby, no może powiedzieć, nie wiem, wieku emerytalnym, tak? Osoby starsze. Czyli, że tak, czyli można tak znowu wysnuć takie domniemanie, że takim osobom, że takie osoby bardziej się interesują tym, co się dzieje w mieście. W związku z tym też postanowiliśmy zrobić takie działania, które właśnie zaangażują, pozwolą zaangażować seniorów niejako w naszą działalność. I tutaj właśnie jednym z elementów tego projektu są takie kawiarenki obywatelskie, czy takie spotkania przy kawie, ciastku, gdzie rozmawiamy na różne tematy dotyczące miasta, Lublina, rozwoju miasta, tego, co tutaj jest do poprawy, co możemy zrobić jako mieszkańcy. To jest pierwsza jego część. Ponadto uruchomiliśmy taki punkt bezpłatnych porad i interwencji obywatelskich, ale to się różni od takich punktów bezpłatnych porad prawnych, które na przykład są prowadzone na zlecenie Urzędu Miasta, bo tam można się zgłosić ze swoją indywidualną, osobistą sprawą, czy na przykład jakąś problemy, nie wiem, sądowe, jakieś ubezpieczeniowe, finansowe i tak dalej. Natomiast my jako fundacja nie zajmujemy się takimi sprawami indywidualnymi, bo nie mamy tu kompetencji, ale zajmujemy się sprawami w interesie publicznym. I na przykład, czyli takie, które dotyczą powiedzmy większej grupy osób, a nie pojedynczej osoby. Na przykład około 2 miesiące temu zgłosiła się pani, która mieszka na jednym z lubelskich osiedli, że ma problem w uzyskaniu dokumentów, że w ogóle mieszkańcy problem z uzyskaniem dokumentów o finansach spółdzielni mieszkaniowej. No to przygotowaliśmy właśnie pismo i pokazaliśmy, jakby znaleźliśmy przepisy prawne, które pozwalają wyegzekwować od spółdzielni mieszkaniowej to, żeby opublikowała sprawozdanie finansowe, czy uchwały, czy inne dokumenty. Też pamiętam taką sytuację na jednym z takich podobnych spotkań, zdaje się 2 lata temu, ktoś zwrócił uwagę, że karty do głosowania w budżecie obywatelskim w Lublinie, że jest tam dość mała czcionka, jakby nie, osoby starsze mogą mieć problem tutaj z dostrzeżeniem tego, to też złożyliśmy wniosek do urzędu, żeby tą czcionkę powiększyć. W takich sprawach, jakby, które dotyczą poprawy jakości życia, poprawy tego, jak funkcjonuje miasto, to tutaj w takich sprawach przyjmujemy się mocno i tutaj możemy pomóc, czy jakieś działanie podjąć. I też taka jedna z ostatnich spraw, to też zgłosiła się grupa mieszkańców z ogródków działkowych, zdaje się z okolic Ponich Wody, że tam teraz mają problemy odnośnie studium, tego, które ma być studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta, które ma być uchwalone, czy jakby no nie potrafią z tych dokumentów wyczytać, czy te ogródki będą zachowane, czy nie. Tutaj też mamy do pomocy radcę prawnego, który pomógł jakby im to przeanalizować. Też w takich sprawach, jeśli Państwo macie jakieś, czy potrzeby jakiejś interwencji, czy jakieś pomysły, czy jakieś sugestie, czy wnioski, to też można się do nas, do fundacji zgłaszać. Kolejnym takim działaniem, które też chcemy w tym roku realizować, to jest zebranie takiej grupy aktywnych osób, takich liderów lokalnych z całego Lublina, którzy mogliby wspólnie działać na rzecz mieszkańców, czy tacy, którzy powiedzmy nie działali wcześniej publicznie, albo już działają społecznie w jakichś, nie wiem, radach dzielnic, w jakichś organizacjach, klubach. Chcemy też te osoby jakby wspomóc po to, żeby mogli realizować tutaj też swoje pasje. Tutaj jeszcze jest z nami Joanna Kukier, która będzie takim animatorem tej grupy. No i tutaj też mamy ze sobą, jakby ktoś chciał takie formułowanie,
formularze zgłoszeniowe, ktoś chce właśnie do tej grupy się zgłosić. Dzisiaj chcemy rozmawiać na temat tego, jak się żyje w mieście, czy dobrze się żyje w Lublinie i co można zrobić, żeby poprawić tę jakość życia w naszym mieście. Albo nie zepsuć. Albo nie zepsuć, tak, albo nie zepsuć. Też zaprosiliśmy na to spotkanie Krzysztofa Wiśniewskiego, który jest właśnie takim aktywnym mieszkańcem Lublina, działa już kolejną kadencję w Radzie Dzielnicy Czuby Południowe, teraz jako przewodniczący zarządu od tej kadencji, też aktywny w różnych grupach, wiem, że prowadzi swego bloga, ostatnio też śledziłem na Facebooku taką akcję ratowania, co to były za ptaki? Puszczyka, ratowanie puszczyka. I Krzysztof ma też dużo... Muszę się zagłębić w tego Facebooka. Ma dużo doświadczeń i też zaprosimy go do tej rozmowy. To może oddam do głos Krzysztof. I generalnie konwencja jest taka, że tutaj jest kawerek, tutaj są jakieś wykłady, czyli jakby zaczynamy tutaj dyskusję, jeśli Państwo chcecie się włączyć, zadawać pytania, czy własne zdanie wypowiadać, to zachęcamy do dyskusji. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Dziękuję Krzysztofowi, że mnie tutaj zaprosił. Jest mi bardzo miło, że możemy sobie razem porozmawiać. Mamy rozmawiać o tym, czy w Lublinie się dobrze żyje, ale co to właściwie znaczy i co robi, co to znaczy poprawiać tą jakość życia, tak? Czy na przykład, jeśli budujemy drogę, to komuś poprawiamy, bo łatwiej mu przejechać, ale ktoś dostaje na przykład pod oknem ruchliwą arterię i jemu już nie poprawiamy, ale pogarszamy, tak? Jeśli zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego i pozwalamy deweloperowi zbudować bloki na terenie zielonym, ktoś zyskuje możliwość zamieszkania w nowym mieszkaniu, ale inni tracą teren zielony koło siebie. Jeśli wycinamy drzewa przy ulicy, żeby zrobić miejsca parkingowe, ktoś zyskuje, bo łatwiej mu zaparkować, ktoś inny nie ma cienia chodząc tym chodnikiem. Więc przez te lata pracy właśnie tutaj w Radzie Dzielnicy i wcześniej instytucjach. Nauczyłem się, że to właśnie, co to jest ta jakość życia, to miejsce dobrego życia nie jest takie oczywiste i po prostu jest o tym, nie lubię mówić, a wolę rozmawiać. Dlatego ja od razu przejdę z Państwem do takiej rozmowy, ponieważ nie uważam się tutaj w tej kwestii za jakąś tam alfę i omegę, raczej czuję się w tej swojej roli takim przewodnikiem między mieszkańcami a urzędem, kimś, kto ma ułatwiać ten kontakt, pomagać rozwiązywać problemy. Proszę mi powiedzieć, czy Państwo uważacie, że Lublin jest dobrym miejscem do życia? Tak i nie. Kto uważa, że jest dobry? Dobre, poprawiło się. Okej. Okay. A kto uważa, że można byłoby jeszcze dużo poprawić? Nie, nie jest tak dobrze. A jakie są te główne dziedziny, te główne kierunki, w których powinno się coś poprawiać? No właśnie, dać mieszkańcom, tak jak myślał o tym Czechowie, prawda? Dać mieszkańcom możliwość w ogóle wypoczynku tam, prawda? Bo jest blokowisko. Niektóre osiedla są po prostu bardzo zielone. Drzewa są stare, bo wiadomo, osiedla są już ponad 30-letnie. Więc dać ludziom to miejsce, żeby z tym dzieckiem nie musiały wyjeżdżać do Dąbrowy, bo ta Dąbrowa to już też nie jest Dąbrowo, tylko tak, z tym skupiskiem takim, czy ten zalew, Paternia i tak dalej, tylko po prostu naprawdę na tej ławeczce usiąść w tym piasku, gdzieś tam jeszcze zjeżdżalnia dla dzieci, jakiś tam rowerowy, prawda, czy jeszcze tam coś mogłoby być wymyślone, żeby właśnie ci ludzie wypoczęli blisko domu i tak dalej. Nie betonować, na przykład Litewski mi się bardzo nie podoba, bo tam rano jadę, widzę jak te służby myją po tych gołąbkach, więc to nie jest na pewno takie oszczędne, tylko bardzo kosztowna rzecz, żeby ten deszcz miał gdzieś te drzewa i podlać i gdzieś po prostu wsiąknąć w tą ziemię, prawda, żeby no naprawdę nie robić takich dużych przestrzeni zabetonowanych.
I tutaj właśnie jestem w obronie tych ludzi. Ja włączę jakość życia, to również powietrze. No właśnie. Trzeba jakoś nad tym popracować, wypracować się, żeby nie było takiego ciężkiego, zatrutego CO2, tylko żeby jakoś większy nakład był na ogrzewanie innego typu niż węglowe. No w Lublinie mamy jakby dwa typy smogu, smog transportowy i smog ten piecowy, że tak powiem, to tak w uproszczeniu, prawda? Czyli zimą mamy ten smog z pieców, latem, raczej ten z samochodu. Tak trochę się zatem, że te obwodnice powstały, już te cięższe samochody mijają Lublin, ale wszystko jedno jest ciężkie, jak ja wracam z Pojezierza, to jest różnica, nie mam czym dotykać, jednak jest. Wystarczy działeczki do miasta wejść. To się trochę łączy z tym, co pani powiedziała, prawda? Bo gdybyśmy mieli mądrze zagospodarowane tereny zielone, mądrze zagospodarowaną przestrzeń też na osiedlach, to by na pewno wpływało na tą jakość powietrza, prawda? Bo zieleń też ma wpływ na pochłanianie tych zanieczyszczeń. Ja to tak jakoś tak nie wiem, umknęły mi te Górki Czechowskie. Wydawało mi się, że tam idealne miejsce na powstanie jakiego parku rozrywki. Takiego prawdziwego zdarzenia, jak w innych krajach jest, jak się jedzie, no, żeby było i wodne takie i w ogóle, no i spacerowe, i wypoczynkowe, i dla starszych takie sekcje. No tu zaskoczyło chyba wszystkich, ludzie po prostu nie myśleli, że w ten sposób będzie. Społeczeństwo Lublina zostało oszukane przez takie piękne miejsce, które zostało chyba może jedno, takie jeszcze dziewicze, na ja nawet się zastanawiałam, że takie rządziciele swoje, a ludzie powinni swoje nanieść, jakichś chomików, nie wiem czego. Dzieci powinny, o takie ładne zwierzątko. Tam właściwie i były, jak był poligon, że ja pamiętam, że rzeczywiście było, tylko to nie wiem, może stoły tutaj albo przegnane, bo tam były naprawdę unikalne, ale a teraz no, to ludzie nie zadbali, no coś trzeba było nawieść, że nie wolno ruszyć, no. To co jeszcze? Czyli mamy zieleń, ochrona tych terenów, wypoczynek i powietrze, prawda? Ja mieszkam na Chylinie i tam tak, buduje się bloki. Dla jakiegoś wspólnego spędzenia czasu, jakichś takich parków, zieleni, zero. Maleńki park, ale to park, skwerek. Skwerek powstał przy kościele i to jest wszystko. I co jeszcze? Dla ułatwienia, to jest dla ułatwienia. Powstają tylko stokrotki. Dwie stokrotki. I tego nie można przebić, no bo niestety nie do przebicia. Wcześniej się mówiło, że prezes akurat tej firmy znajomy prezesa Felina, nie do ruszenia. No teraz pan prezes Stokrotki podpisał umowę ze spółdzielnią, te co budują te osiedla europejskie. Nie do przejścia. I co z tego, że ludzie protestują, chodzą, mówią, nie do przejścia sprawa. Czyli brakuje takich przestrzeni do spotkania się, żeby posiedzieć. O, nie ma tego. Spotkać absolutnie innych, prawda? Spędzić czas po prostu gdzieś w swojej własnej okolicy, prawda? Bo wszystkie te tereny gdzieś nie są. Ale to po prostu ma doświadczenie w psuciu ładnych miejsc. Kiedyś był samolot z kawiarnią, jak była młoda, chodziło się, umawiało się, gdzie to jest? Teraz nie ma beton i w ogóle ani samolotu, ani że postawią. Także mamy tradycję, że mieszczenie miejsca to jest może jedyne miasto, gdzie po prostu nie dba się, żeby ludziom się dobrze żyło, tak pan powiedział. Nie dość, że się nie dba, przepraszam, że ci przerwam, ale kłamie się. Po prostu w żywe oczy kłamie się. Pisze się, mówi się co innego, robi się co innego. No niestety, czysty przykład skwer na Bronowicach, gdzie było powiedziane park i jeszcze raz park. Powstał park. Mieszkania. Tak. Także no nie można tak. Krańcowej, tak? Dokładnie, mówię o krańcowej. Nie, no to nie można tak nie szanować ludzi. A tam fajne miejsce było. Tam można było sobie
spędzić miło czas, bo tam te szkoły są zawodowe. I pamiętam, że to jakieś prosiło, no, bloki. No dobrze, ale niektórzy mówią, że najważniejszy jest ten rozwój gospodarczy, żeby była praca, pieniądze, a te rzeczy jakieś tam takie związane właśnie z ekologią, z zielenią, z wypoczynkiem, z kulturą powinny być na drugim miejscu, gdzieś tam ewentualnie, jeśli się zmieszczą. Co Państwo mówicie? Ale to chwileczkę. No dobrze, tu buduje się dom, a gdzie są kampusy, gdzie wywożą ludzi do pracy? Zazwyczaj wszędzie, ja mam córkę, jeżdżę do Wiednia, wszystkie biurowce, nie wiem, jakieś olbrzymie korporacje, one są poza Wiedniem, tam się jedzie do pracy 20-30 km i to jest normalne. A w Wiedniu, no to co, to miasto, zabytek i jedno, z którym się lepiej żyje na świecie, Wiedeń, w zeszłym roku zajął pierwsze miejsce, ale tam się czuje. Do lekarza się czeka 10 minut. Jak do 17, to o 17 lekarz czeka. No i każdy się stosuje. I mówią, że są ludzie punktualni. My też będziemy punktualni, jak wiedziemy, że lekarz nas przyjmie o 17, a nie cały dzień się spędza. Także jeszcze czeka się w kolejce. Trzeba się zapisać. Ja pół roku czekałam na zapis i nie mogłam, bo nie było funduszy. No właśnie, pozostaje takie pytanie, bo wyobrażam sobie, że Austriacy. To nie jest tak, że oni też mają na wszystko i jeszcze im zostają jakieś tam nadwyżki, tylko czy to nie jest przypadkiem kwestia priorytetów, prawda? Że wybieramy coś, a wiadomo, że na coś zawsze nam nie wystarczy, ale po prostu trzeba mądrze wybrać, tak myśląc właśnie o tej jakości życia, tak? Ja nie wiem, kiedy oni się połapali. Podejrzewam, że jak było ich coraz mniej się dzieci rodziło, to zaczęli dbać tak jak u nas, zauważyli, że jednak trzeba dać 500+, to może jednak będzie trochę tych dzieci. No nie wiem, no przypuśćmy tak, że jakaś ta forma wsparcia. I tutaj oni zauważyli, ja podejrzewam, że dawniej tak nie było wygodnie u nich, bo teraz te nowe bloki, jak jest tak w kupie, 2 czy 3, no to musi być żłobek, przedszkole i gdzieś tam w pobliżu szkoła. To jest mnóstwo. Mnóstwo jest, zwłaszcza, że dużo jest tych emigrantów. Może chcą coś zrobić i umieją po prostu zagospodarować tymi pieniędzmi i to nie jest orze już dzisiaj, tylko po prostu to są z lata wygospodarowane jakieś systemy rozładowania tego wszystkiego, bo czy szkoła, czy ten żłobek, czy tam jeszcze dla starszych osób jakieś tam pomieszczenie. Nie można wytruć muchu z olej starych, ponieważ nie, u nas już też. Trzeba zaplanować. Tak, tylko weźmy pod uwagę to, że w momencie, kiedy u nich już były piękne szosy, obwodnice, a my dopiero ładujemy pieniądze w to. Ale no co ładujemy? Deweloper buduje, to wynosimy, tylko decyzja, społeczna decyzja, zebraliśmy się, nie godzimy się, żeby to był blokowisko. My chcemy, żeby było to i to i tamto. Nasze potrzeby. Trzeba wystąpić z inicjatywą do Sejmu. No ustawę, która będzie gwarantowała, że deweloper będzie zobowiązany. Zgadza się, ale... Do zapewnienia miejsc parkingowych, do zapewnienia żłobka, przedszkola, wtedy będziemy mieli i dojazdy. Ale co możemy zrobić na poziomie Lublina? No bo my tutaj... To jest też taki problem, ostatnio słyszałem, że na przykład firma deweloperska zwraca się z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zawodowych do urzędu. Urzędnik to ten wniosek rozpatruje. No i ma dwie możliwości. Albo tutaj zaakceptować, no tak, albo odrzucić. Przy czym tak słyszałem, że tak może funkcjonować, że urzędnik ma świadomość, że jeśli tutaj odrzuci ten wniosek, wyda decyzję odmowną, to ten deweloper będzie się odwoływał gdzieś tam do sądu. No a jeśli sąd przyznał rację deweloperowi, no to już że ten urzędnik będzie miał w papierach potem, że tutaj miał taką sprawę. Natomiast jeśli on wyda decyzję pozytywną, to nikt już tego raczej nie zaskarży, bo poza tym deweloperem to tak nie ma jakiejś organizacji czy instytucji, które by się interesowały w drugą stronę właśnie. Więc jakby bezpiecznie jest jednak, jak już jest taki wniosek, to wydać się zezwolenie. A wy dzieci właśnie sobie tam tak, miasta, a nie tam. Problemem też pewnie, w Lublina, nie wiem, w innych miastach, ale Lublin pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego miasta to jest chyba mniej niż 50%, tak? Około 50%. Czyli połowa miasta nie ma tych planów i to jest o tyle problem, że na przykład deweloperom jest łatwo na tych terenach, gdzie nie ma tych planów, łatwo jest zabudowywać
blokami. Więc jakby tutaj problem jest to, że to opracowanie tych planów idzie powoli. No i tutaj też dochodzimy do tego tematu studium kierunku uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta, które jest jakby nad tymi planami, tym głównym dokumentem planistycznym dla całego miasta, które miało to studium być uchwalone jutro, ale przed przyjazdem tej chwili się dowiedziałem, że przewodniczący Rady Miasta odwołał jutrzejsze posiedzenie Rady i będzie w niedzielę zwołany. No i tak jest to dość na szybko, no ale też to studium no, jest ważne, więc dobrze, żeby było uchwalone, ale też drugie dobrze, żeby tam zawierało te interesy mieszkańców, tak żeby dzięki temu studium lubił miastem dobrym do mieszkańców.